Witam was bardzo serdecznie, jestem artysta pisarz, a to kolejny odcinek z naszej serii Let's Play 80 dni, która ostatnio cieszy się ogromną popularnością, tak wielką, że poprzedniego odcinka nie obejrzał absolutnie nikt do tej pory. No ale trudno, jak już mówiłem i wspominałem, ja to robię głównie dla siebie, niestety, a nie dla was, jestem takim trochę egoistą pod tym względem, aczkolwiek dla was też cieszę się bardzo, jeżeli komuś sprawia przyjemność oglądanie mnie. Aczkolwiek jeżeli nikt mnie nie ogląda, ja nie będę płakał zdecydowanie, to nie jestem typ osoby, nie jestem specjalnie atencyjny. Mi po prostu sprawia przyjemność to, co robię i nie zamierzam zaprzestać tego robić tylko dlatego, że nikt tego nie ogląda. Sorry, no. Takie ja mam podejście do tej sprawy przynajmniej. Dobra, a w dzisiejszym odcinku idziemy zdobyć Zerona dla tej, jakiej tam. O, to robi ta dźwignia. Wysuwa lufcik tutaj taki. Tak! Oliver jest aż tak szalony. Spadł i się zabił. Niestety, no. Hop. Trzeba dobrze wymierzyć ten skok. Tak, Oliver jest aż tak szalony, że robi właśnie to, co widzicie. I to robi to z całkiem stoickim spokojem. Wchodzi sobie po prostu po drabinie na dachu statku powietrznego, ale to jeszcze nic. Zobaczycie, co on będzie robił dalej. W którym tu się kucało? Może C? X? O, X-em się kucało. Ja po prostu tak rzadko korzystam z tej funkcji. Aha. Że praktycznie nigdy. No i zobaczycie, co on będzie robił teraz. Więc pamiętacie Yokohamę? Otóż w Yokohamie był podobny numer, tylko że tam było trochę niżej. To jest wariat, to najodważniejszy człowiek, jakiego w życiu widziałem. To jest odwaga, to jest cholerna brawura, to jest szaleństwo. Dobra, zbieramy tego Zerona. Idziemy w tamtą stronę. No dalej. Co jest, chłopie? Obróć się. W tamtą stronę idziemy. Okej, okay, dobra. Już miałem kliknąć spację, jakbym kliknął spację, to by puścił. Ej, kurczę, powiedziałem wam w poprzednim odcinku, że ta misja jest trochę długa, to was okłamałem, bo w zasadzie na tym ona polegała. Koniec! 2 minuty to nam zajęło. Banał, jak się wie, co trzeba zrobić. No, Rose, mamy twojego ptaka. Nie, jest świeży. No dobry żart. Co? Joking, dear Rose. You need to loosen your corset a bit. The pigeon is safe and well. Thank you. Oh, my baby. To ten ptak należy do Cyrusa. A message is attached to his leg. Let me take it, my little bird friend. What does your master want to say and do with it? What's the going rate to rent a carrier pigeon these days? My dear, what's in the message? I'm bursting with anticipation. Don't be so obsequious. But I saved this bird just for you, Rose. Yes, he gave me taki a mały przekręt. Please be kind. I'm a man in love. I can't risk injury. Och, daj spokój. O, a to ciekawe. No, to będzie Oliver. Before 80 days have passed. Hand over that message. What for? Yes, what for? Matthew is my uncle. I'm the nephew. I'm the one in the message. It's always about you. The message belongs to Rose. So thingy. She wants me to give you a thrashing. Chill out. This is no time to go all caveman on me. How do we know you're Matthew's only nephew? You're right. The message is for you, after all, or not exactly for your uncle. About you. But I guess you know about. No i ta historia miłosna miała jednak dobre zakończenie. Pójdą sobie razem do pokoju. Did you really save the life of this bird? Oh, yes. Well, sort of. I used my manly muscles to direct Oliver. Anybody can do, only a trainer can direct. Ta, jasne, no. Cenzurka. Dziękuję.
No to, to się działo później z nimi po milczeniu. No to tam Cyrus. Jak powiedziałem, it is absolutely necessary that he won't get married before he turns 23. Nobody should. Happily, he will be 23 in less than 80 days now. I will contact you again as soon as I have more info. Okay. There are certainly some very nasty and deadly people around your nephew. Have a nice day, Cyrus Smith. Yes, this message is about me. I don't know if I should be honored or worried. What does all that mean? No właśnie, o co chodzi w zasadzie? O czym jeszcze wujek nam nie powiedział, co? O czym jeszcze... Czym jeszcze nas okłamał? W jakiej sprawie jeszcze milczał? Para pa para pa. But we've slowed down. What's happened? No właśnie. O czym jeszcze wujek nam nie powiedział? Jak się okazuje, nie możemy wyjść... Znaczy... Celem tego, że wujek nas wygnał w świat, tak naprawdę nie jest aż tak specjalnie to, że mu brakuje tych patentów, tylko to, że my nie możemy się ożenić przed upływem 23 roku życia, a mamy urodziny za jakieś 80 dni. Papa, sprytny ten wujek, nie ma co. Cholernie sprytny. No w każdym razie John jest zadowolony. Rose jest zadowolona, Zeron jest zadowolony. A tu nikogo nie ma, czemu tu nikogo nie ma? Tu miał być mój dostawca informacji. Aha, czyli jest tutaj. No dobra, no może być i tutaj. Co tam masz mi do powiedzenia, kapitanie? No właśnie. Alas, now I've got no chance to win the gold ribbon. Co? If you don't mind, can we speak about your accessories later? What's happening with the speed? You cheeky bugger! The gold ribbon is awarded to the fastest airship. If I won, I could finally go to the place of my dreams on a train, where I could travel safe. I've already heard of your train envy. Thank you. There's no need to reiterate it. Tell me what's wrong. I'll help you regain speed so you get the golden button or whatever, and I'll be on schedule. Well, we made a wrong turn. It's easy to do when you're up in the sky. Everything looks so. Now we've lost a good part of our Calcifedri. We have to reduce our speed. Co to jest? Commodore, the airship Baymoth will cross our path in a few minutes. Maybe we work out an arrangement with them. Wow, I never thought I'd say this, but that's a good idea, John. An arrangement? Their 3D radar is probably broken too. We can help them repair it in exchange for some Calcifedri. Since they just left, they will still have their emergency supply intact. To nie jest głupi pomysł. Bunsby is thinking about something other than Rose. No. It's worth a shot. I'll contact them right away. Oliver, you can fix it, right? Oczywiście, że tak. Behemoth, this is a Leviathan. Do you copy? 10-4, good buddy. Leviathan, I copy. Do you copy me? Yes, we have found a way to repair the 3D radar. We'd be happy to repair yours if you want. What's the catch? I can't believe you do something for nothing, Zorobabel. Zorobabel, tak się tego się nazywa? I'm not alone. We need some Calcifedri to continue. We've lost a lot of hours. Burnt your reserves trying too hard for the gold ribbon, eh? Let me talk to my second in command. All right, let's do it. We'll connect our wings in a few moments. Over. I'm warning you, no funny business. I still remember what happened in Brussels. A co się stało w Brukseli? Tak w zasadzie. Kapitanie. Okej. Okay. Więc mamy teraz dwa statki. Dwa razy tyle przestrzeni. Szczerze mówiąc, Bohemond zawsze mi się bardziej podobał niż ten. O, nawet jest pasek od spodni. Niż Leviathan. No ale cóż poradzić. Statki są w zasadzie takie same, tylko kolorki mają trochę inne. Ale zielony ładniej wygląda. Calcifedrol. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeżeli ktoś się tym interesuje, tą chemią i innymi pierdołami, może mi napisać, czy to ma jakikolwiek sens. Chociaż nikt pewnie nie napisze. Tak to jest, niestety. U sławnych youtuberów jest tak, że nawet jak nie zapytałem, to wszyscy im piszą, a u niesławnych jest tak, że nawet jak zapytałem, to nikt im nie pisze. Jak mówiłem w tym odcinku, już nie narzekam. Pomimo temu, że zdawać by się mogło, że narzekam. No, czyli idziemy na Behemota. Będziemy mogli, mieli okazję zwiedzić. Tak właśnie wygląda drugi statek powietrzny. No, w zasadzie to tak samo.
Dobra, udało się połączyć rury, karcyfedrol płynie. To my teraz idziemy naprawić behemota, tak? Jesteśmy na nowym statku? Tak, jesteśmy na nowym statku. Lecimy do behemota. Witajcie na behemocie. Statku, który wygląda niemal tak samo, tylko że ma inne kolory dywanów. Witam, szanownych państwa. Czemu się włączyła ta straszna muzyka? Na szczęście produkują te statki tak samo, więc klucz... nasz Master Key powinien pasować również tutaj. Co my tu mamy? Tak, naprawiony ten i tarcza radarowa. Do roboty. Tak, mają na takie samo obliczenie tutaj na fotelach. Ale ciekawe, ciekawe jest ta wariacja na temat Marszu Imperialnego. Bo to nie jest oryginał oczywiście, to jest lekka wariacja. Ale na tyle sprytna, żeby dało się rozpoznać oryginał. Znajdujemy się właśnie na statku. O, widać przez okno nasz Kilty Skull. Jest tak piękny widok, że aż tu stanę i popatrzę. Śliczne. Jest tu ten kapitan? Dzień dobry, kapitanie. No przyszedłem wam naprawić radar trójwymiarowy. Okej, montuję tarczę radarową. Biorę pod uwagę kąt zero. Montuję też dodatkowy kawałek radaru. No a co jest? Nie mogę go zamontować? Co jest? No kurczę. Widzicie to, co ja widzę? Okej. Dobra. Dobra, no dało radę. Po co w ogóle są tutaj inne opcje kątowe? No, naprawiłem. Mogę już iść? Żegnam serdecznie. Chciałbym już iść. Wracam na Lewajatana. No, misja załatwiona. To była prościutka operacja. Praktycznie nic nie poszło po naszej misji, nie po naszej myśli. Nie ma żadnych obaw. Tylko ten marsz imperialny w tle trochę mnie niepokoi, wiecie? Yeah, or as fast as a one-legged frog on a bent pogo stick. Stop it, you two. Throw the levers into reverse. I smell big bonuses for us all. Gosh, what's the problem? No dobra. Więc postanowili nasi nieprzyjaciele z Lewiatana ukraść karcyfedrol. Niestety, banda złodziei. Niestety. Te drzwi są zamknięte, więc nie możemy wrócić na Lewiatana. Lewiatan odlatuje w inną stronę. Trzeba się uratować. Wrócić na Lewiatana, ale jak pytacie, przecież to niemożliwe. Otóż to jest możliwe. Mają tu na całe szczęście kapsuły awaryjne. Nie mam pojęcia, jak się tym głównym steruje. Ale możemy jeszcze tym wrócić na Lewiatana. Tak, to jeden z moich ulubionych elementów tej gry. Mogę poruszać się statkiem powietrznym na wysokości olbrzymiej, lecąc w stronę jednego statku powietrznego do drugiego. Robię co mogę, ale... jakby tak cały czas jestem za nisko, wiecie? Aha. Shiftem się obniżam, kontrolem się obniżam, a shiftem... shiftem lecę do góry, dobra. No to dobrze, że się tego dowiedziałem, bo jak nie, to bylibyśmy za nisko. Ale zarąbiste, nie? I przy okazji możemy podziwiać cały model naszego statku po raz kolejny w pełnej gracji. A przyznacie, jest co podziwiać. Oj, naprawdę bym chciał, żeby coś takiego istniało, naprawdę. Żeby takimi statkami dało się poruszać. Naprawdę latałbym tym. Specjalnie tylko po to, żeby mieć z tego przyjemność. Latałbym. O, nawet zadbali o to, żeby była dolna część globusu. Widzicie ten wystający cypel pod tym przedostatnim pokładem? To jest chyba dolna część globusu.
Okna się trochę nie zgadzają, ale no, szczegóły taki. No i w ten sposób właśnie, a tutaj mamy nasz mały ten stateczek, który właśnie to jest te stateczki, które są przycumowane w portach. Troszkę do góry. I parkujemy. No, co jest? Tak, parkujemy. Panie i panowie, no idealnie udało nam się zaczepić. Proszę, bez najmniejszych problemów. Więc jak widzicie, poszło jak spłatka, pomimo strasznych planów, jakie wobec miał nas Leviathan. Gdzie jest kapitan? Niżej? To aż dziwne, może jest w elektrowni. Czy tam, jak to się tam nazywa, sterownia, elektrownia, mnie to za jedno. Tak, zdecydowanie jest tutaj. A, więc to jest kalcyfedrol, to są zbiorniki z kalcyfedrolem. To jest aż dziwne. Gdzie się podział kapitan, co? Czy tam dalej nie ma żadnej drogi na tej wysokości? To jest cholernie dziwne. A, chyba, że tam, no tak. Tutaj. To też koniec imprezy? Jak tam, panie kapitanie? After I fixed their radar, those sneaky twits on the behemoth tried to steal back our calcifedra. Yes, but I showed them. I connected their hose to the beer tank. Now their calcifedry will make No to spryciarz. Actually, nothing happened. I disconnected the hose as soon as I saw what was going on. Ah, too bad. I was fantasizing about seeing the behemoth forced to go back home in complete and utter shame. No. You're a close-knit bunch in the WTO, aren't you? Jeroboam, the commodore of the behemoth, and I have a few scores to settle. Aha, Jeroboam i Zerobabel. Ciekawe dlaczego. Commodore, where is this beer tank located? I should inspect it to ensure that it's safe. Stop pestering me, pest. McFly. O, jakież to romantyczne. Rose tells me I am very happy about it. Well, I'm speaking, muffin. Sorry, darling. I don't deserve you. True. It's settled then. Tonight we steal a mini airship so we can start our honeymoon. No i fajnie. Having the honeymoon before the marriage. Your parents must be so proud. By the way, Rose, who is Cyrus Smith? An American engineer. Aha, amerykański inżynier. A great philanthropist. He was on a deserted island with a few friends for 2 years after surviving a balloon crash. They built a mini society, but then the island was engulfed by a volcanic eruption. I'm betting he's the one who told you that. Yes, why? Please, a balloon wreck, men working day and night, smell of sweat, a volcanic eruption, man's attempt in vain to control nature, and nature's victory. It's like a total drama, it's a pickup line. But it's actually quite true. Yes, of course, and the title would be... Tajemnicza wyspa. ...to impress silly romantic girlies. Maybe DiCaprio saw in the movie. Genialne! Tajemnicza wyspa to jedna z powieści Juliusza Verne. Który kapitan jest kapitan Nemo. Sorry, darling, but it's such a pretty neck. No piękny żart mi zrobili pod koniec, za to nic zapomniałem. Ej, to już jest koniec. Panie i panowie, to już jest koniec statku powietrznego. Znowu zajęło nam to tylko 3 odcinki. Jak się okazuje, jednak statek taki normalny, klasyczny, to jest najdłuższy. A czemu nie mamy zaznaczone jeszcze dotarcie do San Francisco, przepraszam. Dziwne. W każdym razie, jak się okazuje, statek klasyczny jest najdłuższym transportem. Panie i panowie, San Francisco. Cóż, jako że znajdujemy się już w Ameryce. O! A United Fashion of Kilt. Zjednoczona moda kiltów. Wszyscy z całego świata. O, Baltimore się zapał i John na zdjęcie. A tutaj kto? Indianie się reklamują. Mamy też klasyczną budkę z hot dogami. A nie, to jest pan od biletów.
klasyczna wódka z hot dogami jest tam. No panie i panowie, żeby przedłużyć trochę dzisiejszy odcinek, tutaj w ogóle mamy dworzec w San Francisco. Nie wiem, czy on tak wygląda w rzeczywistości, ale być może. Tam widać linię pociągu i w ogóle. No to ja bardzo serdecznie, moi drodzy, a w ogóle to można tutaj wypożyczyć również nowy super szybki model samochodu, jako że to Ameryka. Ja wynajmę sobie po prostu dywan za resztę pozostałych mi pieniędzy, których i tak jest całkiem sporo. I polecimy sobie jeszcze do hotelu. No i ten balon zostawia nawet niebieski ślad, tamten zostawiał biały, znaczy nie balon, tylko dywan. Trochę się posmieniał. No i te słynne tramwaje, tak? Jeżeli się zastanawialiście, czy w tej grze w San Francisco są tramwaje, to są. Bo San Francisco słynie właśnie z takich tramwaji. Tramwajów. Plan miasta jest bardzo prosty. No i ogólnie fajnie jest. Lecimy. O, a tu jest Central Library. Plakat z Saharyzadą oczywiście, ona jest ładna na całym świecie. Coś jakieś takie strasznie wolne te tramwaje. No nic, całkiem już niedaleko na całe szczęście do naszego hotelu. Okej. Tutaj sobie zakręcimy pod górkę śliczną uliczką. Słabo zaludnione to miasto, ale cóż. O, chodzą przynajmniej murzyni z afro. To już jest dobrze. To już widać, że to Ameryka. Patrzcie, jaki hotel. Patrzcie, w jakim hotelu będziemy mieszkać. Patrzcie, jaki imponujący budynek. Nie ma co, wykosztowali się. Tym razem pójdziemy na całość i zamieszkamy w tym fantastycznym hotelu. Oh yeah. Good day. Is it possible to rent a room here? Here it's only for artists and smart people. So move away. No więc niestety nie zamieszkamy w tym hotelu. Nie zamieszkamy w tym hotelu niestety, pomimo tego, że wydaje się być taki wielki, fantastyczny, no to jednak niestety. O, a tu mamy coś o statule wolności, poczytajmy. Not happy with what nature give you? Are some things too small? Are some things too big? Let us fix that. Sargial modern design. Aha. Czyli jacyś tam ci od chirurgii plastycznej. No i niestety będziemy musieli zamieszkać w takiej oto obleśnej spelunie, która nazywa się Royal Palace, Palace Deluxe. A to jest pewnie Royal Palace, a to jest Royal Palace Deluxe. Super dobre. Royal Palace Deluxe Presents. No, widać ładne, ładne ceny, tak. $5 za klopa. Bo inaczej tego nazwać nie można. Okej. Okay. Siema, Joy. Mam dla ciebie kasę. Is it possible to rent a room here? And why not? Does this look like a butcher shop? You talk funny. You're a foreigner, ain't you? Tak, obcokrajowiec z Anglii. Bardzo obco. You want a bed in the room? Dang, you big city folk are picky. It's expensive, your hovel. I could get 3 nights in Vegas for that. If you're not happy, there's also the gutter or the jail. I can even order you a nice party with blinking lights for you. Bardzo zabawne. Nie ma dla mnie żadnej wiadomości. A no właśnie. Co tam Matthew mi przysłał? Posłuchajmy jego mądrości. Posłuchajmy jego ciekawych mądrości na zakończenie dnia. My dear nephew, mój drogi Bretanku. In San Francisco, a city near and dear to my heart. In fact, I almost lived it there. During my stint there, I was able to put several of my inventions into practice. System alternatywnej cirkulacji. Alternated circulation, which is one of my favorite inventions. If you manage to get back the government award from 1876, granting me authorization to install these devices, you'll be able to prove my ownership of the patents. Unfortunately, I can tell you nothing else to help. Co? Because after a wretched matter, I lost contact with my American friends. Your voyage is nearly finished, so please be careful. I'll be happy when you return safe and sound. Żadnych podpowiedzi, wujku. Serio? Is that all? This time my uncle gives me even less clues than normal. My only solution is to search downtown. No. Ale zanim to pójdziemy skorzystać z pokoju. No i oczy. O! Oho, ho, a to fajny easter egg. Sherlock Holmes, również gry od Frogwares. Cześć, Mac Kilt. Jak ty się tam nazywasz?
member of the G-Pack. For once, I am happy to run into you. I'm a bit lost in this huge city. Agent McDonald at your service. McDonald, cześć! Brethren of the breathable kilt. Help me leave this place as soon as humanly possible so I can finish my journey around the globe. I can't be delayed again. I need some help to find the federal patents for the inventions my uncle created here. Blimey, you must live a good life. You're in the right place at the right time. We're doing business with Abel. Abel. Real estate entrepreneur here. Słyszałem gdzieś na nazwisko. Abel. Are you sure he'll agree to help? Absolutely. There's not much he won't do for the right price. We are supporting his skyscraper project, so he'll fly the tartan flag at the top. I should have guessed. You should be able to find him, but it could take a while because he's working on several different building sites. And San Francisco is so big. Aha, how are you going to do it? Okay, okay, I understand. You know where he is. You need a favor, right? No, gadaj co chcesz. As you know, the G-Pack is a not-for-profit organization. Our mission is too noble to ask for favors. It's just that I know the city slightly better than you, and maybe you could do an easy-weensy little job for me. No, czego chcesz? Here we go. No, it's easy-peasy. You just have to sell 5 Nouvelle Vague kilts to the Nouvelle Vague in the city. Da radę. Like a delivery boy to you? Yes, young and dynamic, filled with energy and a wink in your eye. You'll have no problems, and we'll take a cut of the money. Well, okay then. It'll bring me some cash. Ooh, well, of course. No dobra. Damy radę to załatwić, ale już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, prosto spod Royal Palace. Widzimy się niedługo w następnych odcinkach. Już powoli zmierzamy do końca tej gry. Już naprawdę niewiele zostało, ze 3-4 odcinki góra. No dobra, pokój nad Izraelem.